Doktorze Havind, jestem zdezorientowany i zamieszany. Jestem pewien, że jako osoba konsekwentna i uczciwa, możesz mi powiedzieć, skąd wziął się Bóg? A w dodatku, kiedy odpowiesz mi na to pytanie, proszę spróbuj wyjaśnić, jak duchowa siła może mieć wpływ na materialny świat i w jaki sposób według Ciebie mógł stworzyć cały wszechświat. Myślę, że lata temu mówiliśmy już o tym. Poruszaliśmy to pytanie na różnych filozoficznych debatach. Chodzi mi głównie o wyjaśnienie duchowej materii i kwestii Boga, który ma rzekomo wpływ na świat materialny. Twoje pytanie wskazuje na to, że nie myślisz o tym samym Bogu. Po pierwsze, musiałeś pomylić wszechmocnego Boga z kimś innym, ponieważ Bóg Elohim opisany w Biblii nie jest ograniczony czasem, przestrzenią i materią. Jeżeli byłby ograniczony czasem, przestrzenią lub materią, nie byłby Bogiem. Czas, obszar i materia jest czymś, co nazywamy kontinuum i wszystkie muszą istnieć w tym samym momencie, w tej samej chwili. Gdybyśmy mieli materię, ale nie przestrzeni, gdzie byśmy ją umieścili? Natomiast gdybyśmy mieli materię i przestrzeń, ale nie byłoby czasu, wtedy rodzi się pytanie, kiedy byśmy to umieścili? Więc niemożliwością jest, aby materia, przestrzeń i czas istniały niezależnie od siebie. One istnieją tylko jednocześnie, czyli w powiązaniu ze sobą. W 10 słowach Biblia odpowiada na to pytanie. Na początku Bóg stworzył niebo, czyli przestrzeń i ziemię, materię. Stworzył On czas, przestrzeń i materię. Wszystko w trojakiej harmonii. Czas, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Przestrzeń, długość, szerokość i wysokość, a materia jest stała, ciekła i gazowa. Jednak Bóg musi być poza nimi. Jeżeli jest ograniczony przez czas, nie może być Bogiem, bo Bóg, który stworzył ten komputer, nie jest w komputerze. On nie biega myszką po ekranie, zmieniając cyferki i ustawienia, więc Bóg, który stworzył cały wszechświat, jest poza nim. Jest kompletnie ponad i poza nim, a wszechświat nie ma na niego wpływu. Więc jeśli wychodzisz z konceptem, że moc duchowa nie ma żadnego wpływu na świat materialny, musisz mi wyjaśnić, dlaczego emocje, miłość, nienawiść, zazdrość i racjonalność ma na nas wpływ. Czy rzeczywiście myślisz, że twój mózg to tylko przypadkowy zbiór elementów i substancji chemicznych, które gdzieś przypadkiem ukształtowały się podczas milionów, miliardów lat? W takim razie jak możesz ufać własnym myślom i rozumowaniu? Więc twoim pytaniem zakładasz, że Bóg jest ograniczony. Pozwól, że ci pomogę. To jest twój problem, bo mój Bóg jest nieograniczony przez czas, przestrzeń i materię. I takiego Boga uwielbiam, bo gdybym mógł zmieścić wszechmocnego Boga w moim 1,5-kilogramowym mózgu, wtedy rzeczywiście nie byłby godny uwielbienia. To jest prawdziwy Bóg, o którym mówiłem. Dziękuję bardzo.